Cześć. Jesteśmy przed Weirami, czyli przed szkołą, którą kończyliśmy ja 15 lat temu, Iwo 13 lat temu. Iwo Borkowicz, oczywiście poznański architekt, który również jest projektantem niesamowitej szkoły w Ulu-Jankulu w Afryce. Iwo, opowiedz nam o tym projekcie. Więc razem z Adamem Sierkmaszkiewiczem i z biurem Arch Plus również zaprojektowaliśmy szkołę dla fundacji, która powstała właśnie na fundamencie Weirów, czyli Weir Foundation. I od 2 lat realizujemy projekt szkoły w Ulu-Jankulu w Tanzanii. Jest to była osada uchodźców, teraz jakby transformująca się już w miasteczko. Ta szkoła tutaj istnieje tylko dlatego, że 30 lat temu w geście niebywałej solidarności szkoła z Holandii podarowała ten budynek druhowi Hamerskiemu i druhnie Eli, czyli założycielom Weirów. I ta szkoła na tirach przyjechała do Poznania i od tych już 10 lat dzieci się tutaj uczą, my również uczyliśmy się tutaj. No i ten gest chcemy przekazać dalej, tym razem do Tanzanii. Nasi ojcowie właśnie tych 30 lat temu tu siedzieli i spawali, budowali tą szkołę i teraz właśnie ich dzieci, czyli między innymi Iwo, też odwdzięczają się i budują kolejną szkołę właśnie w Ulu-Jankulu. Iwo, jakbyś mógł powiedzieć więcej o projekcie. To jest szkoła, która bazuje na programie nauczania, który został rozwinięty tutaj przez 25 lat przez Elę i Jurka, czyli nauczanie przez teatr. Nie uczymy aktorów, uczymy dzieci odpowiedzialności, pracy w grupie, śmiałości, radości poprzez zabawy teatralne, no i oczywiście uczymy ich tych wszystkich ważnych rzeczy, które w szkole również trzeba nabyć. I ten program przez ostatnie 3 lata był testowany w Tanzanii, nasi nauczyciele byli tam wielokrotnie. I wiemy, że to super działa i wiemy, że to miejsce, to bardzo młode społeczeństwo, które w końcu dostało potwierdzenie, może zostać na tym terenie. To są uchodźcy, którzy uciekali przed ludobójstwem w latach 70. z Burundi do Tanzanii. Mogą tam zostać, tylko jeszcze nie mają za bardzo infrastruktury, która pozwoli im tam zostać. I szkoła jest jednym z podstawowych potrzeb, gdyż tam też tejże szkoły są tak przeludnione, że dzieci przychodzą na 6 zmian, uczą się przez całe noce. Byłem tam przez kilka miesięcy, wiem, że ta szkoła się bardzo przyda. Jesteśmy w połowie budowy, mamy 4 klasy, mamy też klasę taką społeczną, czy można ją nazwać również klasą teatralną. I żeby dzieci mogły w styczniu już wejść do tej szkoły, brakuje nam troszeczkę pieniędzy na okna, dokończenie jednego dachu, a jeżeli ta zbiórka pójdzie na bardzo dobrze, to dobudujemy jeszcze 3 klasy i zamkniemy całość szkoły, która oplata 3 wielkie drzewa mango, które chłodzą te klasy. Więcej o projekcie jest dużo w internecie, polecam. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. A teraz prowadzimy zbiórkę na Polak Potrafi. A zatem wchodzimy na Polak Potrafi, wpłacamy każdy ile może, wspieramy super projekty, wspieramy ważne projekty edukacyjne, społeczne na całym świecie, wspieramy młodych, zdolnych, poznańskich architektów. No, zachęcam Was, bo byłem tam osobiście, siedziałem, kładłem te cegły, znam tych ludzi i my dostaliśmy coś takiego 30 lat temu i stworzyło to super społeczeństwo wokół tej szkoły w Poznaniu i chyba czas, żebyśmy ten gest przekazali dalej, więc liczymy na Was. Do zobaczenia, na razie.